temat leczy. Wiedzieli o tym już nasi przodkowie, więc komu zdrowie dokuczało, a majątek pozwalał, jeździł do wód albo do ciepłych krajów. I z tego właśnie powodu jesienią 1830 roku wybrał się do słonecznych i ciepłych Włoch Michał Glinka. Nazwisko brzmi po polsku i nic w tym dziwnego, bo rodzina miała dalekie wprawdzie, lecz polskie korzenie. Glinkowie byli zamożnymi właścicielami ziemskimi w guberni smoleńskiej. Wuj kompozytora utrzymywał orkiestrę złożoną z poddanych wyuczonych gry na instrumentach, by miał kto przygrywać jemu i jego gościom podczas dworskich bali. Ale muzycy ci wykonywali też inny repertuar, typowo koncertowy. I dzięki temu, odwiedzając wuja, mały Michał odkrył w sobie pasję do muzyki. Później Glinkowie przeprowadzili się do Petersburga, żeby jednak mógł chodzić do liceum szlacheckiego i przygotować się do przyszłej kariery w administracji carskiej. A kiedy skończył szkołę, wysłali go do Włoch z nadzieją, że południowy klimat dobrze wpłynie na jego słabe zdrowie. Niestety, co za dużo, to niezdrowo. I temperatury w słonecznej Italii okazały się dla przybysza z Petersburga nieco zamęczące. Więc idąc za radą pewnego mediolańskiego doktora nazwiskiem De Filippi, wybrał się nad jezioro Como. Mieszkała tam również córka doktora, wykształcona i atrakcyjna dama, która świetnie grała na fortepianie. I młody człowiek, który sam z zamiłowaniem grał na fortepianie i śpiewał, z myślą o uroczej znajomej zaczął pisać sekstet, a właściwie koncert fortepianowy. Tyle, że z pojedynczą obsadą towarzyszących mu instrumentów, czyli taką orkiestrą w pigułce. W sam raz na warunki salonowe. Pierwsza z trzech części owego utworu stworzona jest w formie typowej dla ówczesnych koncertów. Efektowny pierwszy temat zagra fortepian, a kontrastujący z nim drugi, liryczny, wiolonczela. Druga, powolna część to nieomal typowa włoska serenada. Można jej słuchać jak pieśni bez słów, a pizzicata traktować jak imitację gitarowego akompaniamentu. Finał będzie tanecznym rondem, ale równie dobrze może przypominać szybkie zakończenie, jakim wieńczono wówczas arie operowe. Glinka był wszak w ojczyźnie opery. Córka doktora była jednak mężatką. Zaczęto więc plotkować, gdyż młodzieniec odwiedzał uroczą panienkę tak często, jakby omawiał z nią każdą frazę. Glinka wyjechał więc i już wkrótce z nieszczęśliwej miłości leczył się kolejnym utworem pod romantycznym tytułem Trio patetyczne. Jednakże Państwa zapraszam teraz do posłuchania sekstetu skomponowanego pod wpływem uniesienia miłosnego. Thank you.
Thank you.